Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę piekła sernik. Nie wiem, no mówi się na niego sernik królewski. Dla mnie każdy sernik to królewski, bo ja uwielbiam serniki, więc dla mnie każdy sernik to królewski. I zaczynamy. Mamy tutaj 200 gram mąki krupczatki i 200 gram mąki tortowej pszennej typ 450-500 i szczyptę soli. Ona jest taka czerwona, bo ja używam sól himalajską. Ona jest po prostu czerwona i ona jest mniej słona, także nieraz się dziwicie, czemu tak dużo soli dodaję, na przykład do mielonego czy tam do czegoś, bo ta sól jest po prostu mniej słona. Do tego będziemy dodawać tak. Damy do tego dwie płaskie łyżeczki proszku do pieczenia. Płaskie łyżeczki proszku do pieczenia. No, jedna. Druga. Dwie łyżeczki czubate cukru wanilinowy. Jak ktoś ma z taką normalną wanilią, to oczywiście może być z normalną. Do tego dodam kakao, takie 4 czubate łyżeczki, 3, 4 czubate łyżeczki kakao, a nawet jeszcze troszkę. Dobra, będzie fes kakaowe. Tak. Do tego dodamy śmietany, najlepiej gęstej, może być kwaśna gęsta, może być słodka. Dodamy raz i dwa, dwie łyżki śmietany. Tak. Sto gram cukru pudru. Ja dałam 70, bo wiecie, że ja tak nie lubię za bardzo słodkie, więc ja dałam 70 gram. Ale wy możecie dać 100. I do tego zetrę 200 gram zimnego masła. Ja grzeję piekarnik już na 180 stopni sobie nastawiłam, ponieważ ja spód zawsze sobie podpiekam do każdego sernika, prawie do każdego nawet ciasta, do seromakowca też. Dlatego, że nie chcę się później zdziwić, że ciasto gdzieś tam pod ciekłą masą serową się po prostu nie dopiekło, więc ja sobie te 10-15 minut spód ciasta zawsze podpiekam, później poczekam aż wystygnie. I wtedy dopiero leję masę serową i wkładam do piekarnika. Także jeżeli ktoś chce zrobić tak jak ja, to proszę bardzo. Mówię, każda kucharka gotuje, pani domu kucharka gotuje inaczej, piecze inaczej. To nie znaczy, że piecze źle. Każdy ma swój sposób. Każdy robi tak, jak uważa, jak mu po prostu dobrze i to, co lubi. Dobrze. Ostatnio czytałam komentarz jakiejś pani, że mówi, żebym dodała tam, już nieraz nie pamiętam do jakiej potrawy, kaszę manną. Droga pani, gdyby pani mi oglądała, to by pani wiedziała, że ja kaszy mannej nie używam. Ja po prostu jej nienawidzę. Nie zjem nic, co ma w sobie kaszę mannę. Także zagniatam ciasto i do Was wracam. Tak, zagniatam. A jeszcze trzeba dodać 2 żółtka. Widzicie? Białek nie wyrzucamy. Białka pójdą do masy serowej. Jedno żółtko. A gdzie jest drugie jajko? O, tam się potoczyło mi. I drugie. I jak wbije, to wtedy zagniatam. Ciasto się wyrobiło. Bardzo fajnie się wyrabia i bardzo szybko. Zrobiłam taki wałeczek. Przekroimy teraz na pół. Tak. I tą jedną połowę zaraz biorę, wkładam do woreczka i wsadzam do zamrażarki.
chciałabym je bardzo schłodzić, żeby je później zetrzeć na tarce. I do zamrażarnika wkładamy. A tą drugą połowę ciasta ja będę po prostu wyklejać blaszkę. I też wiem, że są panie, które mówią, żeby blaszkę wysmarować masłem czy tam jakimś tłuszczem i to się przyklei wtedy papier do pieczenia. Oczywiście, że się przyklei, ale wtedy będę musiała myć blaszkę. A mi się blaszki myć nie chce, więc wolę mieć spinacze i blaszki później po prostu nie myć. Także jak to woli. Jak chcecie myć blaszkę, smarujcie masłem pod spodem. Jak nie chcecie myć, to nie smarujcie. Dobra, wyklejamy. Gdyby okazało się, że ciasto będzie troszkę za grubo, no to wziąć to i do zamrażalnika, będzie na wierzch. Wyklejam, jak wykleję, to do Was. Ciasto wykleiłam, blaszkę wykleiłam ciastem, ponakuwam widelcem. Akurat tyle ciasta, ile było, to mi wystarczyło. To jest taka bardzo cieniutka warstwa, nie jest taka gruba. I wkładam, mam piekarnik rozgrzany na 180 stopni termoobieg i będę je piec około 15 minut. Więcej nie trzeba. I już Wam mówię, specjalnie poszłam po jeszcze 26 cm na 36. Jeżeli będzie blaszka troszkę mniejsza, po prostu sernik Wam wyjdzie troszkę wyższy, jeżeli troszkę większa, no to wyjdzie troszkę mniej, po prostu nie aż taki wysoki, ale też będzie dobry. I teraz ściągam klamerki i wkładam na 15 minut do piekarnika, po prostu trzeba sprawdzać. No, wracam do Was po 15 minutach, już wyciągam ciasto z piekarnika i Wam pokażę. O! Ładnie, fajnie się podpiekło, dlatego że dałam mąkę krupczatkę, to ona jest naprawdę kruchutkie, takie delikatne bardzo. Tak, bardzo delikatne. Nie wiem, bardzo delikatne. Pyszne. Niech troszkę ostygnie, a ja już tu szykuję wszystko do masy serowej, także zaraz się widzimy. No, wracam do Was już z powrotem. Tutaj mam kilogram sera z wiaderka. Najlepiej, żebyście kupili naprawdę dobry ser z wiaderka. Niektóre są takie rzadkie, a ten akurat jest taki, że jest, o widzicie, jest fajny, o. Bo jest taki gęsty. Nie wiem czy to, ale na pewno to widać. O. No. Mój mąż ma kaszelek. Do tego sera, do kilograma z wiaderka, dodam 100 g rozpuszczonego masełka. Przestudzone, rozpuszczone masełko. Tak. Dodam 6 żółtek. Zaraz to. Tu mam 6 żółtek. I teraz tak. Dodaje się jeden budyń bez cukru. Budyń mój ma 35 gram. Tylko to też właśnie zależy. Jeżeli będziecie mieli gorszej jakości ser, to wtedy trzeba dodać 2 budynie. Ja dodam jeszcze kilka kropel tego olejku waniliowego. Kilka kropelek. O. I to na razie, cukru na razie nie daję. Po prostu cały cukier dam do białek. Mieszałam i przy takiej gęstości, jak ja mam, o, no tylko, że nie zapomnij, że damy tutaj jeszcze białka, to jeden budyń jest wystarczający. Ale też się zdarzyło tak, że kupiłam tak niedobry ser, że po prostu miał tyle jakby chyba w sobie wody, że po prostu, no, trzeba było po prostu dać 2 budynie. Jaki budyń dajemy? Może być waniliowy, śmietankowy, jaki tam tylko chcecie. Powiem Wam, że ja
Znalazłam jakiś taki budyń o smaku sernika i ja go dam, zobaczymy. Chociaż powiem wam, że sernikiem to on w ogóle nie pachnie. Zamieszam tak, żeby mi ta mąka nie z tego budyniu nie latała po całej kuchni. Telewizor. Mój mąż mi dzisiaj towarzyszy w kuchni. Towarzysz? Tak, towarzysz. Towarzyszy mi dzisiaj w kuchni, nie może się doczekać serniczka. Ja nie lubię. On nie lubi, wiecie, on nie lubi serniczka, nie, on nie lubi. A nieraz jest tak, że do rana to już jednej trzeciej blachy nie ma. Dobra, wymieszam to jeszcze mikserem i wracam do was. Masa już, tak wygląda. Teraz umyję porządnie łopatki od robota i będę ubijać. Tutaj mam 6 białek, 6 i 2 te, co mi zostały z ciasta, to razem 6, 8. I ja je ubiję tak około 100 gram cukru. Możecie troszkę więcej, troszkę mniej. Jak wymieszacie po prostu masę sobie, to spróbować, czy dla was cukru jest jeszcze, czy mniej. Ja uważam, że 100 gram cukru jest wystarczająco. Także ja będę zaraz miksować i do was wrócę, jak ubiję porządnie pianę z białek. Białka ubiłam, dałam 100 gram cukru pudru i teraz partiami już zamieszałam jeszcze raz masę serową. O, tylko do białek ubijania umyjcie sobie dobrze te łopatki, bo nie może być po serze, bo wam się białka nie ubiją. Gdzie ja mam swoją łopatkę? Tu jest. I dajemy po troszeczkę białek i delikatnie mieszamy do spodu. O. Tak. Moje białka są bardzo słodkie. O, ale to się wymiesza akurat z serkiem i będzie, a w sam raz. Ale mówię, ja zawsze używam mniej cukru, tylko dlatego, że ze względu, że mam cukrzycę i nie chcę tak dużo insuliny sobie podawać. Ale wy możecie, jak jesteście zdrowi, możecie sobie dać więcej. O. Po wcześniejszych filmikach mówiłam, że w grudniu będzie konkurs. Także oglądajcie. Wspominałam chyba w 2 czy 3 filmikach o konkursie, także oglądajcie, bo na początku grudnia będzie konkurs. Z nagrodami. O. I delikatnie wymieszamy. Piekarnik, ja nastawiam termoobieg, około 160-170 stopni powinien się piec godzinę czasu. Zaglądać, sprawdzać, bo każdy piekarnik jest inny. O, wyłączył mi się zaraz. 180-170 i start. Dobra. Także zaglądać, sprawdzać, żeby się nie przypalił. O. I ładnie się wymieszało. I tutaj mam podpieczony ten spód. O. Tak, wyleję tą masę, ale pachnie, normalnie szok. O, jakąś szpatułkę kupiłam, taka ciulowata, że normalnie szok. Muszę inną kupić, ta się do niczego nie nadaje. Pięknie wyrównamy i zaraz będziemy jeszcze ścierać ten kawałek ciasta, co żeśmy zostawili sobie w zamrażalniku. Ale pachnie, mówię wam. Ten chyba budyń ten sernikowy, chyba dopiero jak on się rozpuści, to on chyba wtedy dopiero zapach taki daje, bo tak to on w ogóle nie dawał żadnego zapachu.
jak otworzyłam. Dobrze. Dobrze, wszystko w porządku. Tak. I wyciągam to ciasto. Mam nadzieję, że będzie można je już trochę chociaż zetrzeć. Zobaczymy, czy sobie poradzimy. Ale myślę, że chyba tak. Na grubych oczkach ścieramy. Także ja ścieram i zaraz do Was wracam. Ciasto starłam. Powiem Wam, że gdyby jeszcze chwilkę było w tym w zamrażalniku, to by było troszkę bardziej zamarznięte. Troszkę miałam problemu, ale sobie poradziłam. I teraz takie ciasto wstawiam do piekarnika na godzinę. Daję na razie 170 stopni termoobieg, ale najprawdopodobniej za pół godziny trochę zmniejszę do 160. Ale godzina na pewno musi być, także zobaczymy się za jakiś czas. Chcę Wam pokazać, ciasto wygląda tak. Będzie trochę słychać, bo to jest termoobieg i trochę wentylator tak szumi, ale tak wygląda ciasto po 40 minutach, także jeszcze trochę, ale ładnie popękało, to znaczy, że ładnie się pieczy. Minęła godzina i 10 minut i będziemy wyciągać. Mąż mi pomoże. Już wyłączyliśmy. Czekaj, tak, wyłączone. Otwieramy. Uważaj, żeby Ci nie buchło gorące powietrze. Oj, już zaparowało aparat, już. Moment, moment. Musicie odparować teraz. O, już odparowaliście. I zaraz Wam pokażę. Czekaj, gdzie tu są? Tam z tyłu masz te rękawiczki. Tak troszeczkę wysuń na tej prowadnicy, kuwa, żeby Ci nie... Jeszcze, jeszcze. O! Tak wygląda. On popękał, ale on zaraz osiądzie, także te wszystkie te szparki, one się tak pochowają, nie będzie widać. Szparka to podstawa. Ale gdybyście... Ładnie, fajnie podrosło, kurze mi się nie oparzyła. I coś Wam chciałam powiedzieć. Zapach jest zabójczy, normalnie zabójczy. Tak pięknie pachnie. No. Nawet pies i kot przyszedł. Właśnie. Dobra, także jak Wam się mój filmik podobał, o, już zgasło światło, to proszę o łapkę w górę i do zobaczenia na następnym przepisie. Jak zwykle będą zdjęcia. Szkoda, że nie mogę Was poczęstować. Dobra. Jak przetrwa, to będą zdjęcia. Właśnie. Do zobaczenia, pa, pa.